Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku Farming Simulator 2013. Dzisiaj oreczka, orka, oreczka, orunia. Możemy sobie to pole, co było 9 miesięcy temu. Odcinek ze żniw. Nie wiem, czy pamiętacie to wielkie pole. Tak, to jest to samo pole, jakby ktoś pytał. Tylko, że jesteśmy na końcu pola. A wtedy na odcinku byliśmy gdzieś tam koło tych krzaków. Więc trochę było tutaj do orania tego. Widać, zajęło mi to aż 9 miesięcy. No więc pozdro. Nie spodziewałem się, że mi to tak długo zajdzie, że mi to zaorą. Pewnie jakbym się uparł, to przy dobrych wiatrach. Tak, że bym dziennie 2 godziny orał, no myślę, że tak tydzień by było zaorane. Dobra, 10 na godzinę sobie orzemy. No do końca odcinka powinno starczyć ten teren. Więcej nie mam przygotowane do orki. Oczywiście kolejne pole będę orał sobie po odcinku. Jak będzie mi się film przesyłał, to prawdopodobnie nie będę sobie robić, to sobie będę orkę robić tutaj. Bo tak jakoś. Teraz jak sobie zacząłem orać, to powiem wam, że tak jakoś chęć mało załapałem na tą 13. A że nie mam odcinka na jutro, w sensie na dzisiaj. No, nie mam odcinka na dzisiaj, tak powinno powiedzieć. Nie mam odcinka na dzisiaj, to akurat mi ta orka pasuje. No, wczoraj były Woźnice. Odcinek 16. To jutro będzie odcinek z Farminga 22 z Encriku. Tak. To już będzie środa chyba. To już będzie środa. Tak, jutro wtorek, czyli co? Będzie środa. Na czwartek planuję. Może uda mi się ten napis z 15 zrobić. Zobaczę. Powinno się dać udać. Dać udać. Więc na czwartek byłby 15. Na piątek byśmy się spotkali może w 19 w Felsbrunie. A na sobotę byśmy się spotkali już na Elendradzie. Jakby tak. Mi się wydaje. Wiem, totalnie zrypałem ten nawrót. Nie pytajcie dlaczego, tak? Bo totalnie zrypałem ten nawrót. To nie tak miało być. Widzicie, tutaj sterowanie też na strzałki sobie ustawiłem. Powiem wam, że przyzwyczaiłem się na te strzałki skręcać. Z tego Farminga 22. A idę zobaczyć, jak on tutaj uprawia. To tak to uprawia. A, bo to tak to uprawiać będzie, dobra. No to niech to już uprawia, no bo dużo, jeszcze trochę mu zostało do uprawiania. Niech to jak już uprawia. Te pasy to ja będę musiał sobie sam poprawić. Bo będę musiał zaorać te wysepki takie. Dobra, niech jeździ. A co w kolejnym odcinku? Nie wiem, co w kolejnym odcinku. Co będzie odcinek czwarty? Tak, to jest czwarty z Agropomorza. Więc odcinku będzie, dopóki mi się będzie chciało grać na tej mapie. Nie mówię, że one będą wychodzić regularnie, te odcinki. Bo teraz nie o to chodzi, żebym ja miał tutaj grać w opór. Tą 13, bo trzeba kolejny odcinek nagrać. Nie o to chodzi. Tylko po prostu, jak będzie tam chęć i czas, będzie jakaś robotka, bo to teraz przez najbliższe dni, miesiące, dni, tygodnie, miesiące będę orkę robił. Może na multi się uda zrobić kolejny odcinek, ale to na jeden, nie wiem. To pewnie Bartosz i tak nie będzie chciał. To nie wiem, zobaczymy. Dobra, tym się rządziery trochę łatwiej zawraca. Bo ma pług normalnie zawieszany. Tamten jest pół zawieszany i dlatego takie kółka zawsze tu kręcę.
Poprzeczek taki? No, nawet. Jest zostawiany. Podoba mi się ten pracownik 13. Powiem wam, że ten pracownik 13 jest nawet lekko mądrzejszy od tego. Od tego w 22. Znaczy, nie może 22, ale od 15 na pewno. Bo 22 nawet spoko nawraca. Nawet spoko to wygląda. Chociaż mógłby trochę lepiej nawracać, nie powiem, że nie. Bo w 15 jest taki problem, że dosłownie jak puścisz pracownika, to on tak jedzie. Widzisz, że on nie jedzie prosto, tylko jak pod skosem go puścisz, to on sobie ku mnie wyprostuje, tylko on będzie jechał prosto. Zresztą kto ogląda ostatni odcinek z Czechów, Czechów. W sensie na Czech Valerie grałem po dwa. Ten odcinek jak atakował się wtedy, że pole i tam używałem, bo autokombo się zepsuł, nie wiem czemu. W sensie coś się skrzaczyło na chwilę. I używałem zwykłego pracownika, co szkoda gadać jak on to robił, w sensie jak on to kosił. Ciągle musiałem poprawiać. Dlatego ja lubię tego pracownika z 13. W ogóle zauważyłem u mnie takie coś, że jak ja gram w 13, złapiesz? Nie złapałeś, no nie będzie. Zauważyłem takie coś u mnie, że jak gram w 13, to na agro pomoże zawsze gram. To zauważyłem, nie wiem dlaczego tak jest, nie wiem. Po prostu mam sentyment do tej mapy. Dlatego gram ciągle na agro pomoże zazwyczaj. W sumie ciężko mi zobaczyć na jakiejś innej mapie. W 15, w 13. Ostatnio lekko na czekach sobie grałem. Czek by konfy. Check map oczywiście, tak? Check map, żeby nie było. Bo check mapa, check Valery to jest w ogóle, to są dwie różne mapy. No. Gram sobie często na tutaj na agro pomoże. To jest taki sentyment już do tej mapy, że... Znaczy no nie akurat do tej wersji, ale... Ale na V4 sobie agro pomoże. Bardzo dużo grałem. Kiedy nie grałem w Farminga 13, to grałem ciągle na agropomorzu. I zazwyczaj pamiętam, jak miałem moje save'y, to zawsze miałem... Zawsze miałem John Deere'a i Holanda Combine'a. Chodzi o te dwa kombajny. O tego New Holanda TX-a. I tego John Deere'a 2058. To były dwa moje kombajny, które zawsze używałem na tej mapie. No. I pługi. I te pługi Lemkeny, to są kozackie pługi tej Uwelluserki. To są takie kozackie pługi. Kurczę. On jest tak kozacki ten pług, jak... Jak ten Kvernaland siedmioskibowy. Jak ten Kvernaland, co ma 7 korpusów w 22. To jest jeden z najlepszych pługów chyba w farmingu. Oczywiście oryginalny. Ten i Kvernaland. Też no tutaj, jakby nie było, no to ten ranking to jest dosyć stary. No bo to jest 2012 rok, jak ta gra wyszła. No więc Giantsi trochę się zmienili. Nawet fest. Ale to nie o Giantsach. Odcinek tylko o orce. Powiem wam, że nawet fajnie szybko ubywa ta orka. Na live sobie... Czy na live? No ja zawsze lubię, jak sobie orkę robię. Zawsze muzyczka jak leci, to wtedy tak fajnie szybko idzie. To się niby wydaje, że to jest dużo do orki, ale to nie jest dużo. Tak na godzinkę, dwie do orania to tak, ale potem to już się nudzi, wiecie? Jak tak dłużej się orze, to tak już się trochę nudzi. Ale jak tak się gra, tam
jak 13 gram, to zazwyczaj tak godzinkę, 2 gram, dłużej nie gram, bo po prostu nie chce mi się. Totalnie mi się nie chce 13 grać. W sensie, no. Powiem wam tak. Ze mną jest ciężko, bo nieraz jak się uprze na jakiś tytuł gry, się coś spodoba, to mogę grać to w opór, dosłownie w opór, bez zmieniania gry. Przez najbliższy tydzień mogę grać w opór. Tak jak miałem to z Eurotrackiem, bo tak miałem sam miałem w tamtym roku. Nie pamiętam, to chyba w listopadzie? Chyba w listopadzie, chwilę przed premierą 22 tak było. Że po prostu grałem w opór Eurotracka, tam miałem nawet po 60, po 70 godzin w tygodniu. W 2 tygodniach, po 70 godzin miałem w Eurotracku, gdzie tam się jeździ z punktu A do punktu B praktycznie, można tak powiedzieć. 70 godzin w 2 tygodnie w Eurotracku. No. A graliśmy w sierpniu na Dominicy. Pozdrawiam Dominicę oczywiście. To ja miałem kurczę po 100. 100. Mój rekord to chyba było na początku, jak dostałem laptopa. Tego. Tak, tego, no bo kończyłem chyba farminga, w sensie na polskim gospodarstwie jak było, to chyba tego laptopa już miałem. Czy no nie od początku, ale to chyba 40 odcinkiem się zdaje, że tego laptopa już miałem. A więc chyba raczej... Patrz, tak się zagadałem, że aż tego nie puściłem. Kurczę, jak to przyszło? Tak się zagadałem, że aż tego, Dojtwara nie puściłem. Kurczę. No, że potrafiłem mieć nawet wtedy, jak grałem, to miałem chyba 120 godzin. To był mój rekord. Czyli podzielimy sobie 120 godzin. Zaraz wam powiem, ile to dziennie wychodzi. Oczywiście nie na tamtej mapie, tylko grałem. Nie chodzi o farmingę, jak dostałem na Steamie. 120 godzin podzielić na 14 dni. Nie, nie na 4, tylko na 14 dni. To wychodzi 8,5 godziny dziennie grałem farmingę. A Eurotrack to powiedzmy 70 podzielić na, bo tam było chyba 70, na 14. To wychodzi, że 5 godzin dziennie niby. No więc tak. Mówię, że w 19 miałem 120 godzin potrafiłem mieć w 2 tygodnie. Więc to jest... A w 22 biłem Czekaj, tylko zawrócę. To podzielić na 18. No. W 18 albo 20 dni. Jakoś tak. 18 dni chyba wbijałem. 100 godzin. Wiem, że dało się żyć, ale... Później miałem mini przerwę od 22, taką, że tam ze 2-3 dni nie grałem. Więc to też tak. A potem było takie coś... Były takie chyba 2 albo 3 dni, że gdzieś po 10 godzin grałem. Oczywiście 22. Dobra, teraz nie zapomniałem, puściłem go. O, dobra, póki oni jeszcze jadą. Jeszcze sobie szybko tym zawrócę. Szatan. Wiem o tym, że on tutaj będzie sobie... Dobra, puszczę cię tak, żebyś tu poprzecznik sobie zrobił na 2-3 razy, żebyś tu tego robił, nie wpadał ciągle. Dobra, wsiadamy do żonglera. Więc ja potrafiłem... Oczywiście jak były zdalne. No tak, bo to był wtedy... Ten czas, kiedy ja miałem początek grudnia to był. Nie wiem jak to było. Czy nie wiem, czy ja miałem zdalny, czy po prostu wolny miałem. Jakby coś tak było, że ja miałem wolny chyba jakoś i potrafiłem 10 godzin grać.
Albo jakąś kwarantannę może miałem. Nie wiem, nie pamiętam. No, ale wiem, że dziennie grałem 10 godzin, ale to tak chyba przez 3 dni mi się tylko udało. Bo później już tego trzeciego dnia, bo czwartego grałem sobie 7 godzin, tym 6, tym 5. A teraz jak zagram 22, dziennie 2 godziny, to jest dobrze. Kurde, ja zapomniałem, że my we dwóch możemy tutaj. Kurczę, nie wiem ile jeszcze minut zrobić. Dobra, dołożymy to do końca, bo nie wiem ile jest minut. Kurde, stopera sobie nie zostawiłem. Dobra, cofnijmy sobie tak. Już nie będę tej eski kręcił tu. No więc dzisiaj wreszcie. No właśnie nie wiem, czy od tego live'a zaczynałem tą orkę, czy nie? Czy to bez live'a zaczynałem? Nie wiem. Mówią, może poszukać. Ale powiem wam, że 9 miesięcy temu kosiłem na pewno, bo był odcinek wtedy. Więc jakieś 8 miesięcy temu tą orkę zacząłem. W marcu na pewno ją zaczynałem. Na pewno w marcu ją zacząłem. Na pewno w marcu zacząłem, bo jeszcze wtedy pamiętam, że z Bartkiem orałem. Na 3, bo wtedy jeszcze sobie Case'a testowałem. Tego z Titanu. Tumę. To był dosłownie początek pola. Więc kiedy to było? Więc ja ją w marcu testowałem, tą Tumę chyba. Zresztą bym musiał zobaczyć na zdjęcie, kiedy było robione. No ale mi się zdaje, że to tak było, bo marca gdzieś mogło być. No a mamy 3 stycznia, czyli poniedziałek 3 stycznia jest. Więc pozdrawiam. Więc powiem wam, że troszeczkę czasu mi to zeszło. W sensie jakbym orał od początku. Tak jak mówiłem, te 2 godzinki dziennie, to tydzień by było i pole by pękło, bo to jest może i duże pole, w sensie to się wydaje, że to duże, ale ja lubię takie pola. Mi się fajnie na takich polach robi. Ale to tylko takiego przedziału pola, no bo powiem wam, że Kazachstan to jest zabójstwo. To jest zabójstwo Kazachstan. Tam skosiłem jedną, może 10. pola. Bizonem. Tylko, że na Kazachstanie to też jest inaczej, bo tam tutaj jedziesz tą kurę, tutaj jedziesz około minuty, półtorej w jedną stronę, nie? Coś takiego. No na Kazachstanie to jedziesz niby te 10 mph, tak zwane. To jedzie 10 mil na godzinę, ale co z tego, jak... Dobra, elegancko. Co z tego, że jedziesz te 10 mil na godzinę, jak... No bo ja mam w minach, bo mam angielską wersję do gry, no bo na streamie nie ma polskiej. No to 10 na godzinę. Dobra, będę miał za to na godzinę, chociaż wiem, że to są mile, to jest około... Czy to jest około 16 na godzinę, coś takiego. No. I jedziesz tam 10 minut w jedną stronę. Więc że tam tak się dłuży tą jedną stronę. Wódka jest, jest. Ale nie będę go używał, bo nie robię nawozów. No da się zrobić takie coś jak... A jest, dobra, dodaj. No właśnie, da się przecież. Zapomniałem. To zaraz tutaj się ustawi. Czy nie wiem, jak te pola nazywać. No. Dobra, nieważne, nie będę się zastanawiał nad tym cosplayem. Dzisiaj wiem, jak on działa, ale nie będę się zastanawiał, jak tych pól nazywać, no bo właśnie nie wiem, czy da się więcej niż to, co jest pokazane, kursów zrobić, co się zrobić, zapisać, czy nie.
bo ja bym chciał tutaj zrobić sobie dwa kursy na tym polu. Na nawóz i na dowóz nawozu. Jeden przejazd. Wait, Mark, nie chodzę. Ja? Skąd wiesz? Ja? To wtedy ja. Dobra, poprzecznie chcę zrobić. Będzie Lux Rebel. Lux Rebel. O. Tą bułkę zaraz jemy, co? To nas chyba nie jest do zdania. Nie. Dobrze, bo nie miałeś wybrać. No nie, ale to nie ciągnęło. Co mówisz ciekawego jeszcze? W tym zębiłem to ja robię poprzeczniaki robić, no bo fajnie się nim robi. Jest po prostu lepszy do tego. John Deere. No dobra, i zaorane pole. Zawrócił jakoś, zawrócił. Dobra, dajesz ty na dół. I będziesz kończył orkę. Na ten moment. I ostatni przejazd, na którego rzędzira będzie. Więc nawet powiem wam, że jest idealnie to już. Dobra, elegancko, elegancko. Jeszcze jeden poprzeczniak sobie zrobimy. Bo akurat tak wyszło, że trochę za daleko to nosiłem. Może to i lepiej. On będzie taki ładny, dokładny. Przecież nie wiem, taki gruby, szeroki będzie. Więc później z siewnikiem będzie łatwo podnosić. Mniej więcej gdzieś. Dobra, on już jest tu, majster. Więc no, zwolnimy go i będziemy kończyć. Ja sobie ten poprzecznik już zrobię poza odcinkiem. Więc co, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Do następnego. Trzymajcie się, cześć. No więc ładnie zaorane jest. Ładny kawał nawet na odcinku szafy. Pewnie będzie około 40 minut, ale trudno. No nie chciał, to co posłucha. Pół da się złożyć. Ja nie wiem, jak to stanąć. A ten gondel tu psuje. O, dobra, tak staniemy. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, następnym kanał, podejście, kończymy, trzymajcie się, cześć.